Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was crunch chipsy X-Katy o smaku gyrosa. Były kupione w Lidlu i kosztowały prawdopodobnie 4 zł, maksymalnie 5. W składzie mamy tutaj cebulę w proszku, czosnek w proszku, mięso wieprzowe w proszku i pieprz kajen z pieprzem czarnym. Smacznego! Oj, bardzo dziwne. Delikatnie ostro w posmaku, ale co to jest? Gyrosem mi to nie smakuje. Pachnie zupełnie inaczej niż smakuje. Dobre to nie jest. Na pewno nie smakuje jak to, co jest na opakowaniu. Czuć, że to jest jakieś ostre, albo raczej ostro doprawione mięso. Ale to nie jest jakiś przyjemny smak. Podchodzi również trochę pod jakąś pikantną salsę, albo pod jakieś czatni. Mija już 5,5 minuty surowego materiału, a ja dalej nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Moje konkluzje są takie, że wchodząc do sklepu i patrząc na niebieskie opakowanie crunch chipsów, ani trochę nie spodziewam się, że będzie to ostre w ogóle w jakikolwiek sposób. Tak więc jeżeli wy lubicie całkiem ostre smaki i z nimi kojarzy wam się kolor czerwony, to szukajcie niebieskich crunch chipsów w Lidlu. Dziwne. Bardzo dziwne. Nie mam więcej nic na ten temat do powiedzenia. Rodzice wracają z pracy, a ja nagrywam już jakiś 15 filmik z rzędu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dziwny gyros. Kotek właśnie spadł na podłogę. Nie wiem, czy polecam. Chyba średnio 7 za opakowanie, na 10 za smak. 2? To nie jest mój smak, nie przychodzi mi nic konkretnego od razu na myśl, co to może być i na czym to było bazowane, bo gyros to nie był. Za zapach 4 na 10 i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, na razie, pa!